Nos. Zimowe modyfikacje, które zrobiłem, to przede wszystkim termofor z ciepłą wodą. Temperatura jest ok. Tutaj nie ma problemu żadnego. Kontroler też, bo w plecaku były razem z tym termoforem. To samo z iPadem. On powinien być cały czas ciepły. Parę minut i możemy wystartować. Zrobię tutaj check-in. Filtr ND16, zrobimy takie klimaty zimowe. To jest dobry filtr, dlatego że teraz jest sporo światła. I zrobimy sobie hyperlapsy, a także ujęcia klasyczne, tak? W 4K, może parę zdjęć. Witam Cię w tym przepięknym, nowym dniu. Jest genialna pogoda, idealne warunki, żeby polatać. Trzeba tylko mieć coś ciepłego ze sobą, tak jak ja wziąłem dzisiaj termofor. Jedziemy dwa akumulatory nad lasem. Ujęcia są bajeczne. W wielu miejscach jeszcze dzisiaj nie było ludzi, a całą noc padał śnieg. Jest rewelacja. Dlatego zabieram Was dzisiaj na tą wycieczkę. Pierwszy lot mamy już za sobą. Bardzo dobrze się spisał Mavic. On był ciepły. Jak nim startowałem, z iPadem też jest ok, bo trzymałem iPada cały czas na termoforze i było naprawdę w porządku. Ten system mi się sprawdza zimą, nie mam żadnych praktycznie komplikacji. Oczywiście pełne akumulatory, nie było tak, żebym startował ze słabym akumulatorem i ciepłe akumulatory, to jest ta zasada. I dzisiaj nie ma dużej wilgotności, dzisiaj jest naprawdę ładny, piękny dzień i dzięki temu można spokojnie polatać i zrobić przepiękne klimaty. Utrwalić ten klimat właśnie najpiękniejszej części zimy w Polsce. Słuchajcie, zaczął padać śnieg delikatnie, więc zrobimy sobie takie ujęcia blisko. Zobaczymy, jak on lata tu w bezpośrednim moim pobliżu. Jak sobie daje radę ze śledzeniem i jak sobie daje radę z omijaniem przeszkód. Jestem bardzo ciekawy tego. Tymczasem Panasonic w ogóle nie ogarnia autofokusa. Ja nie wiem, próbowałem już wszystkiego chyba, ale w 4K to naprawdę jest mu ciężko, żeby ten autofokus dostosować do sytuacji. Jak na takie warunki polowe, to jest nawet utrzymane w miarę na dobrym poziomie wszystko. Nawet filtry mam czyste i zadbane, nie powinny się zniszczyć, nie? Thank you.
Zobaczmy, jak zachowa się teraz. Też mocno poszedł do tyłu. Teraz znowu poszedł na dół. Ale po aktualizacjach fajne jest to, że daje radę lecieć faktycznie tyłem. Pięknie. Nareszcie ten Active Track wygląda dobrze. Cały sprzęt dzisiaj bardzo dobrze się spisuje, słuchajcie. Chodzimy już prawie 2 godziny po lesie i nie mam żadnej awarii. Ten termofor bardzo mi pomógł, ale też widzę, że ładowanie na przykład iPada z pozycji kontrolera to jest fajny patent podczas takich zimowych miesięcy. Ogólnie dzisiaj nie jest tak wilgotno, także można spokojnie polatać. W sumie w powietrzu będzie łącznie prawie godzinę Mavic, także całkiem niezły wynik, tym bardziej, że różnorodne ujęcia mu tutaj robię. Słuchajcie, dzięki serdeczne za tą wspólną podróż. My teraz już wychodzimy z lasu po 2 godzinach. Sprzęt spisał się bardzo dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!